Basen dla mieszkańców Gryfic to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji ostatnich lat. Zgodnie z umową, podpisaną 28 grudnia 2011 roku, basen powinien być gotowy 31 października 2013 roku. Dziś z burmistrzem Gryfic, panem Andrzejem Szczygłem, odwiedzamy teren, na którym będzie stał basen. Znajdujemy się na terenie gminnym przy ulicy Sienkiewicza w Gryficach. Tu z początkiem wiosny rozpocznie się realizacja budowy basenu miejskiego o parametrach 25 metrów toru. Tuż przy szkole, czy to będzie połączone ze szkołą? Tak jest w założeniach, że będzie łącznikiem połączony z salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach. Czyli to będzie tak, że dzieci będą mogły mieć tam na przykład WF, bo będzie bezpośrednie przejście ze szkoły na basen, tak? My w ten sposób to planujemy. Żeby po prostu można było połączyć jeden kompleks, sala gimnastyczna i basen. I wtedy nauczyciel wychowania fizycznego prowadzi tak zajęcia, że jedna grupa jest tutaj, druga może być w tym czasie na basenie. Jak duży będzie basen? 25 metrów toru długości basenu wody. To będzie taki główny, duży sportowy basen, a czy będzie jakieś jacuzzi? Również brodzik dla młodszych, dla dzieciaków i również niezbędne zaplecze socjalne, w tym również rekreacyjne pomieszczenia. To jeszcze do końca nie jest ustalone, co tam będzie w szczegółach. W takim razie jesteśmy już na miejscu, na którym będzie stał basen, ale jeszcze tutaj nic się nie dzieje. Oczywiście, nie dzieje się nic w tej chwili, w związku z tym, że jest to umowa z wykonawcą za projektuj i wybuduj według naszej określonej koncepcji. W tej chwili trwają prace studyjne nad przygotowaniem dokumentacji i myślę, że gdzieś w ciągu miesiąca powinni się robotnicy pojawić na placu budowy. I kiedy otwarcie? Umowa przewiduje 31 września roku przyszłego, czyli 2013. I myśli pan, że wszystko będzie w porządku? Ja myślę, że na 1 września dzieci już będą mogły otwarcie robić roku szkolnego właśnie również i po zajęciach na basenie. Koszt inwestycji to 8 960 550 zł. Przypomnijmy, jak będzie wyglądał basen. Jest to inwestycja do wykonania metodą zaprojektuj, wybuduj. Składa się z basenu krytego o 25 metrów na 16. Jest to basen treningowy, dodatkowo jest basen mniejszy 16 metrów na 5. Dodatkowo jest brodzik dla dzieci z atrakcjami typu żaba, pelikan i zaplecze szatniowe. Muzeum Galeria Brama w ostatnim czasie zamyka i otwiera kolejne wystawy w bardzo szybkim tempie. Dziś chcielibyśmy zaprosić Państwa do obejrzenia wystawy związanej ze świętami wielkanocnymi pod tytułem Nasze wiosenne inspiracje, przygotowaną przez uczestników warsztatu terapii zajęciowej w Gryficach. Wystawa jest zorganizowana głównie pod kątem Wielkanocy. I prace, które tutaj są wystawione, będą sprzedawane w Hosso 23 bodajże. Także te wszystkie prace będzie można zakupić w Hosso 23. Wystawa otworzona została w poniedziałek. Co wy dzisiaj tutaj robicie? No, nie wszyscy, właśnie tak jak mówiłam, nie wszyscy brali udział w otwarciu, dlatego że po prostu było bardzo mało miejsca. No i a żeby wszyscy uczestnicy wzięli w tym udział, no to przyszliśmy dzisiaj zobaczyć, pokazać im ich prace, które są właśnie tutaj wystawione. Żeby wykonać takie prace, no to trzeba być rzeczywiście nieźle utalentowanym manualnie. Trudno było to wszystko zrobić? No tak, no niektóre tutaj wystawione prace, no to wymagały takiego troszeczkę wsparcia terapeutów, pomocy, no bo wiadomo, że mamy różnych uczestników, ale większa część prac sobie świetnie dawali radę, bo są z różnych pracowni, jest 9 pracowni, tak jak widzicie, nie? No, różny stopień trudności, no, ale mamy takich uczestników, którzy sobie świetnie dają radę bez pomocy terapeutów, no, a my po prostu ich wspomagamy troszeczkę w tych pracach. Nie? A kiedy rozpoczęły się przygotowania tej wystawy? No, gdzieś z 2 miesiące temu, tak po Bożym Narodzeniu, bo myśmy przed Bożym Narodzeniem mieliśmy też wystawę prac i były sprzedawane prace też w Hosso, taka giełda,
prac, a już po Bożym Narodzeniu przystąpiliśmy do właśnie prac w związku z giełdą wielkanocną i ze świętem Wielkiej Nocy. A pieniądze zebrane na giełdzie wielkanocnej na co zostaną przeznaczone? To jest w ustawie, że pieniążki są wpłacane na konto i tylko są, mogą być przeznaczone na różnego rodzaju imprezy. Także to nie są pieniądze do jakiejś tam takiej dyspozycji, nie wiadomo na jakie cele, tylko konkretny jest to cel, po prostu imprezy. Takie związane z rodzicami, jakieś dyskoteki. Jakieś... Aha, szkolne. Tak. Jak się dowiadujemy, przez pierwsze 3 dni wystawę obejrzało kilkaset osób. 24 lutego 2012 roku w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach odbyło się już drugie spotkanie koalicji w ramach realizowanego w miastach Gryfice, Trzebiatów, Płoty ogólnopolskiego projektu Odświeżamy Nasze Miasta. Projekt ten powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą palenia tytoniu w Polsce. W latach 2009-2011 był realizowany na terenie 3 dużych miast w Polsce, to był Szczecin, Rzeszów i Łódź. I jego realizacja polegała na tym, że w miastach tych powstawały tak zwane strefy wolne od dymu tytoniowego. Było to jeszcze przed nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. Ponieważ 15 października 2010 roku ustawa ta została znowelizowana i artykuł 5 dotyczący zakazów palenia tytoniu został rozszerzony, również ten projekt został rozszerzony na wszystkie miasta w Polsce, więc stał się projektem ogólnopolskim, jest realizowany od 1 października 2011 roku, a zakończony będzie we wrześniu 2013, także w ciągu 1,5 roku będzie realizowany we wszystkich miastach Polski. A na czym polega? Głównym celem tego projektu jest ochrona zdrowia ludności właśnie przed biernym paleniem tytoniu, a więc przede wszystkim ograniczają się wszystkie działania do zapisów ustawy, znowelizowanej ustawy dotyczącej zakazu palenia w miejscach publicznych. Chodzi o to, aby powstawały strefy wolne od dymu tytoniowego, tak jak określone jest w ustawie, a więc między innymi na przykład w przestrzeni publicznej, na przykład na przystankach komunikacji publicznej obserwujemy u nas w Gryficach są znaki zakazu palenia tytoniu. Również na terenach placów zabaw, w obiektach kultury wypoczynku. Tak więc we wszystkich tych obiektach, które zostały dopisane do artykułu 5 ustawy. Chodzi o to, aby te przepisy były przestrzegane, aby były monitorowane i egzekwowane. W programie uczestniczy bardzo aktywnie Straż Miejska. Jest ustawa, która to reguluje. Reguluje w sposób dosyć szczegółowy. Miejsca publiczne są wymienione w tej ustawie. Ogólnie dotyczy to miejsc zamkniętych, czyli budynków, pomieszczeń użyteczności publicznej. Innym miejscem, które nie jest zamknięte, jest otwarte, jest przystanek komunikacji publicznej, w którym też palenie wyrobów tytoniowych jest zabronione. Poza tym zarządca takich nieruchomości określa, które dodatkowo miejsca są dozwolone, a które są, że tak powiem, niedozwolone do używania, czyli konsumpcji wyrobów tytoniowych. Co grozi? Zgodnie z ustawą Kodeks Wykroczeń za nieprzestrzeganie tej ustawy, czyli palenie w miejscach niedozwolonych, przewidziane jest postępowanie mandatowe zagrożone karą grzywny do 500 zł. Ustawa antynikotynowa od początku budziła wiele kontrowersji, m.in. dlatego, że w pubach, restauracjach oraz innych lokalach gastronomicznych obowiązuje całkowity zakaz palenia. Sprawdzamy, jak ta ustawa wpłynęła na przedsiębiorców. Bardzo dobrze z powodu takiego, że oczy nie bolą, w lokalu tak nie śmierdzi, ciuchy nie prześmierdziają. No i klienci mogą wyjść i świeżego powietrza łyknąć. A przez to, że jest zakaz palenia w miejscach publicznych, ubyło klientów? Raczej nie. Uroczystości związane z rocznicą wyzwolenia Gryfic, które miały miejsce 4 marca bieżącego roku, rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach. Po mszy oddano hołd poległym za wolność, składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem na Placu Zwycięstwa, które składały delegacje władz miasta, szkół i zakładów pracy. Chcemy w tym roku, w roku 750-lecia uzyskania praw miejskich przez miasto Gryfice nadać bardziej uroczysty akcent tej uroczystości. Za paręnaście minut, za kilkanaście minut po uroczystości złożenia kwiatów przed pomnikiem odbędzie się rekonstrukcja tamtych wydarzeń. Myślę, że to wspaniała będzie lekcja dla nas wszystkich,
a szczególnie dla najmłodszego naszego pokolenia. Ale niczym to będzie, jest chwila i czas ku temu, by podziękować wszystkim, którzy o tą ziemię zabiegali, ustanowili i pracowali i bronili tej ziemi przez prawie 70 lat. To, że dzisiaj żyje nam się spokojnej małej ojczyźnie, to zasługa tychże pokoleń, którzy w 1945 roku tu przyszli, osiedlili się i tworzyli, codziennie wykuwali tą rzeczywistość dnia dzisiejszego. I za to serdecznie chcemy dzisiaj podziękować. Zanka składa cel przemysł. Dla uświetnienia uroczystości miasto przygotowało nietypowe przedstawienie i wynajęło specjalistów od rekonstrukcji wydarzeń historycznych, którzy zaprezentowali inscenizację pod tytułem Zdobycie Gryfic 1945. Pomysł wziął się po pierwsze z tego, że takie rekonstrukcje wydarzeń historycznych są dzisiaj bardzo popularne. No i warto, żeby gryfice, szczególnie w tym okresie, gdy mamy 750 lat tego miasta, pokazały tą swoją historię w sposób atrakcyjny. Nie tylko historyczne docenienie faktu tego zdobycia gryfic, ale również, żeby stało się to czymś atrakcyjnym, co szczególnie młodzi ludzie przyjmą i w końcu być może dowiedzą się czegoś więcej o historii Gryfic. No. Co tutaj będzie pokazane? No, będzie pokazane po pierwsze zdobycie, a nie tak jak przez lata była mowa o wyzwoleniu Gryfic. No, żołnierze radzieccy i polscy zdobyli 5 marca 1945 roku Gryfice. I to właśnie zostanie przedstawione w taki sposób, że Dom Kultury, który wcześniej był ratuszem niemieckim, zostanie zdobyty. To się odbyło bez walk. Natomiast później, dzień później, wojska niemieckie zrobiły kontrnatarcie. No i wtedy faktycznie była bitwa, tak zwana bitwa o Gryfice, gdzie żołnierze radzieccy i polscy zwyciężyli z jednostkami SS. W przedstawieniu wzięło udział ponad 50 aktorów, którzy w realistyczny sposób przedstawili przebieg wydarzeń z tamtych historycznych dni. Akcje zdobycia miasta i ponownych walk z oddziałami niemieckimi, próbującymi wyprzeć z niego jednostki polsko-radzieckie, z wykorzystaniem autentycznego uzbrojenia i umundurowania, to nie lada przeżycie dla zgromadzonych na placu widzów. Kanonada wystrzałów, huk armaty i wierne odtworzenie przebiegu walk to nie lada wyzwanie dla twórców inscenizacji, z którego grupa wywiązała się wspaniale ku uciesze zgromadzonych. Nad miastem zaczęła powiewać Polska, biało-czerwona flaga. Ja Polakiem jestem, zostawcie mnie! Ładuj! No dawaj, Bystry, Polaki, sto! Udało się to dociągnąć do końca, choć muszę przyznać, że trochę nam się scenariusz powinął, ale no tak bywa. Wszystko to jest po prostu teatr na żywo, to jest wszystko sztuka improwizacji, no i właśnie staramy się grać, żeby się podobało, no i żeby się coś działo. Nie zawsze się to się wszystko udaje, no ale są to niestety rzeczy niezależne od nas, także no, ale mam nadzieję, że się podobało. Na pewno nikt nie zauważył. Ile osób wzięło udział w tej inscenizacji? O, ze strony niemieckiej mieliśmy 15 osób i ze strony polsko-rosyjskiej było tych osób 25. No są to dość siły skromne, może uda nam się zrobić na przyszły rok coś dużo większego, bardziej efektownego z użyciem pojazdów, no zobaczymy jak to będzie wszystko. A skąd dostęp do strojów? Znaczy no, my akurat w Ałczu mamy swoje prywatne muzeum już od 2 lat, także no, no te wszystkie rzeczy mamy. Nowe kupujemy, czy dostajemy, także no cały czas to przybywa, także tego problemu akurat nie ma u nas, ale są firmy, które szyją bardzo dobre kopie właśnie do tego typu
przedsięwzięć, broń jest wypożyczana z firm, które mają na te pozwolenia, także no to wszystko idzie tam jakoś udźwignąć. Trzeba przyznać, że taki sposób organizacji obchodów wyzwolenia Gryfic, odbiegający od dotychczasowych bardzo urzędowych, pozwala wierzyć, że był jedną z wielu atrakcji związanych z rocznicą nadania praw miejskich miastu i jak zapowiadają włodarze miasta, jeszcze nie jedna niespodzianka nas czeka, by uświetnić tę znaczącą rocznicę i cieszy fakt, że nasze miasto otwiera się na nowe formy prezentacji kulturalnych. W związku z planowanymi w tym roku archidiecezjalnymi dniami młodych w Gryficach, co tydzień będziemy przedstawiać Państwu reportaże z poprzednich edycji tej imprezy. Oczekuję tego, że będę mogła się tutaj dobrze bawić, że będą ciekawe warsztaty. Nauczenia się czegoś na warsztatach tematycznych. Jakiejś integracji duchowej z innymi, właśnie zapoznania się, poznania wielu innych ludzi, którzy czują to samo co my. Zgromadziliśmy się w tym miejscu pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego, by przeżyć diecezjalne obchody 24. Światowych Dni Młodzieży. Dni Młodych naszej archidiecezji przeżywamy od 1985 roku. Zmieniały się ich miejsca i formy. Dotychczas na Dniach Młodych spotykaliśmy się w Szczecinie, w Kamieniu Pomorskim, w Lipianach. W tym roku po raz drugi już jesteśmy w Myśli Bożą. Temat tegorocznych Dni Młodych brzmi: złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Ten temat zaproponował Ojciec Święty Benedykt XVI. Na nim się koncentrujemy, rozważamy to zdanie, które zostało streszczone w haśle naszego spotkania: nadzieja w Bogu. Dzisiaj zgromadziliśmy się w liczbie ponad 900 uczestników, opiekunów, prowadzących warsztaty i wolontariuszy. Chciałam pomóc ogólnie tu w organizacji, ponieważ chcę działać w kościele, pomagać i z tego względu właśnie zgodziłam się na to, żeby być opiekunem wolontariuszy. Jestem drugi raz wolontariuszem. Zgodziłam się, ponieważ jest to bardzo fajne spotkanie młodych ludzi, można poznać dużo wspaniałych osób i jest to, uważam, świetne doświadczenie. Są również z nami goście z Niemiec, których chcielibyśmy powitać, dokładniej z Bawarii. Herzlich willkommen auf unserem Jugendtreffen der Erzdiözese. Wir freuen uns, dass wir zusammen feiern können und wünschen uns viele Freude, Spaß und Kraft des Heiligen Geistes. W imieniu władz samorządowych gminy Myśliborz serdecznie witam na gościnnej ziemi myśliborskiej. Drodzy młodzi przyjaciele, życzę wam jak najwięcej pogody ducha, wzajemnej życzliwości, a tymczasem oddaję to miasto w wasze ręce. Ten oczo klucz od bram miasta pozwolę sobie przekazać we władanie waszej młodzieży, wspaniałej młodzieży, awangardy młodzieży chrześcijańskiej, co przyjdzie z najmniejszą i wielką radością. Ja chcę powiedzieć, że jestem ogromnie wdzięczny i Panu Bogu, i organizatorom, że mogę tutaj być.
i wam wszystkim za to wydarzenie. I gospodarzom miasta, że się odważyliście rok temu zaprosić, a w tym roku podtrzymujecie to zaproszenie. Bóg zapłać. To jest też ważne dla miasta. To świadectwo wiary młodych. Dla naszego miasta Myśliborza jest to ogromne wydarzenie. Wydarzenie nie tylko o kwestiach ekumenicznych, duchowych, ale przede wszystkim promocyjnych. Ziemia myśliborska ma to do siebie, że w okolicach Myśliborza posiadamy 21 jezior. Przypomnę, że z jeziora Myśliborskiego, jakbyśmy kajakiem bądź łódką wypłynęli, możemy do centrum Berlina wpłynąć. Jest to niebywałe, a zarazem jeszcze nieodkryte. Myśliborz, tak jak zwykle, przywitał piękną pogodą wszystkich uczestników spotkań młodych. Te wszystkie imprezy plenerowe, wszystkie warsztaty, które się odbywają w Myśliborzu, są na świetnym poziomie organizacyjnym. Wybrałam te warsztaty, ponieważ zamierzam w liceum pójść na profil humanistyczno-dziennikarski, a potem studiować dziennikarstwo. Bardzo mnie to ciekawi. Tutaj warsztaty dużo mnie nauczyły. Poznałam wiele takich trików i tajnych sztuczek dziennikarskich. Bardzo mi się tutaj podobało i jeśli będę miała możliwość, w przyszłym roku na pewno też na te warsztaty pojadę. Wybrałam warsztaty plastyczne, ponieważ bardzo lubię plastykę, uwielbiam malować, rysować. Jest to świetny sposób, żeby wyrazić swoje uczucia, czasem też odreagować różne stresy, nieprzyjemności, ale też radości. To jest jakieś takie dowartościowanie, że ktoś może oglądać moje prace i może mu się spodoba. Dzisiaj malujemy witraże akurat, które będą nam potrzebne później przy stacjach krzyżowych. Tematem jest Eucharystia. Jest to można się tutaj nauczyć właśnie w jaki sposób prowadzić odpowiednie linie, by właśnie powstał dobrej jakości witraż, który faktycznie będzie wyglądał jak witraż, a nie jak obraz. Nie żałuję tego, że tu jestem, bo mogę się dużo nauczyć i tak jakoś bardziej zapoznać ze sztuką. Malowanie to jest moja pasja. W czasie liceum na profilu teatralnym gram w naszym polskim teatrze. Gram na gitarze elektrycznej i na pianinie. I w tym roku jestem jeszcze na domach. Well, the grass will die and the flowers fall, but your words are life, we'll be after all. Każdy potrzebuje pieniędzy i każdy może przyjść do kas Stefczyka. Tu każdego stać na pożyczkę. Na dowód przy minimum formalności pożyczka w kasach Stefczyka dla Ciebie. www.kasastefczyka.pl 801 600 100